Ale ona lgnie do ciebie i trzyma się twoich... twojej nogi, prawda? Jakby nie chciała cię zupełnie puścić. Podsadzam ją. Dlaczego nie chcesz mnie puścić? Martwisz się o coś? Sofia tak się patrzy na was, patrzy się na tą dziewczynę, uśmiecha się, ale nic nie mówi. Zupełnie się nie odzywa. Półeczku, pytam, martwisz się o mnie? Przecież wrócę. Jestem dużym facetem, poradzę sobie. Zostań z Sofią, będziesz bezpieczniejsza tutaj. Jestem bezpieczna z wami. Mówi tylko. Aj, ale jesteś też brzemieniem, które musimy ciągnąć ze sobą, a boimy się o twoje bezpieczeństwo. Tam, gdzie idziemy, może być więcej krwi, mówi doktor po prostu do niej, próbując przemówić do rozsądku. A zresztą, decydujcie. Nie możemy cię zabrać, tu jest niebezpiecznie. Musisz zostać z Sofią. Wrócimy tutaj. Spoglądam w takim razie na dziewczynkę. Strapionym wzrokiem rozglądam się po domostwie. Patrzę jeszcze na chwilę na Sofię. Patrzysz też na doktora, który łapie twój wzrok i widzisz, że daje ci taki znak. Zabiorę ją ze sobą. Ona jest powiązana z całą tą historią. Musimy ją zabrać. Choćbym miał nosić ją na barkach przez cały czas. Myślę, że tajemnica, która skrywa tą dziewczynę, nie ma żadnego związku z Vistani i z mężczyzną, którego spotkaliśmy przy drodze. Doktorze, ale spójrz na karty. Spójrz na karty, które się pokrywają. Zarówno stowarzyszenie, które wiąże się z dziewczynką i z szarlatanem. Bestia i zakończenie. To musi się ze sobą wiązać. I my. My jako centralny obiekt. Ci, którzy mają doprowadzić to do końca. Pomóc Spółeczkowi i zamknąć sprawę Vistanich. Sofia? Pyta się doktor. Ale ona mówi, ja tylko rozłożyłam karty. Decyzja należy do was. To nie ma decyzji. Droga jest tylko jedna. Zabieramy dziewczynę ze sobą. I pójdziemy porozmawiać z Vistanich. Myślę, że dziewczyna nie zostanie bez niego. Musiałby on też zostać. Dziewczyna sama tu nie zostanie, a jak zostanie, to ucieknie. Spójrz na nią, jak ona się zachowuje. No to mamy dodatkowy ciężar i brzemię, które musimy ze sobą ponieść. Nie przejmuj się. Wezmę to w swoje ręce. Podsadzam ją i sadam na barkach. Doktor mówi, jestem przeciw. Kto jest przeciwko? Podjęliśmy decyzję. Chyba, że... Och, ja nie... Myślę, że to nie jest dobra decyzja, ale wielokrotnie w moim życiu widziałem rzeczy, znaki, których na początku nie rozumiałem, a doprowadziły mnie tutaj, gdzie jestem. Możemy być zmuszeni z nimi walczyć, a wtedy stanie... Ja wierzę... Na samej linii... Ja wierzę, że Bóg Yarina postawił tą dziewczynkę na jego drodze z pewnego powodu. I kim ja jestem, żeby tutaj stać tą na drodze? Uważam, że będzie dla nas obciążeniem, ale Yarin i wszyscy wy, którzy tutaj jesteście, jesteście moimi towarzyszami drogi, ale też braćmi. Karta odwróconego iluzjonisty oznaczała stowarzyszenie, które może równie dobrze przyczynić się do dobrego zakończenia, jak i do złego. Może być równie dobrze sojusznikiem, jak i przeciwnikiem. Sam powiedziałeś, doktorze. Nie wiemy, dopóki nie zobaczymy. Nie traćmy czasu. Chodźmy spotkać się z Lepkorękim, a potem udajmy się do obozowiska Vistani. No dobrze. Zgoda. Podjęliśmy decyzję, mówi doktor i zaczyna pakować swoje rzeczy. To nie jest daleko stąd. Pojedziemy na moim wozie. Czy wóz będzie w stanie dojechać do tego miejsca? Dojedziemy tak daleko, jak to tylko możliwe, później przejdziemy przez las. To jest tam taka mała ścieżka, która została wydeptana przez mieszkańców. Jest nawet na mojej mapie, więc bez problemu powinniśmy tam dotrzeć. Słowo się rzekło. W drogę. Jedźmy. I ruszacie. Rzucacie swoje rzeczy na wóz doktora Van Dictena.
nie jest to... To jest bardzo łatwe do wyczytania z jego twarzy, że... Zresztą wspomnieliście o tym kilkukrotnie i upewniacie się w tym, że doktor, który jest osobą bardzo rozsądną, jest jednocześnie osobą, która fanatycznie jest wręcz do Vistani uprzedzona i ma ku temu realne powody. Vistani są źli w jego opinii i w opinii waszej prawdopodobnie też tak się mogą objawić. To oni porwali syna doktora Van Richtena. Wiecie jednocześnie, że będziecie mieli okazję zweryfikować swoje poglądy. Już wkrótce. Droga, którą podróżujecie w kierunku tej ścieżki, która prowadzić ma do polany, mija wam dosyć szybko. Wszyscy jesteście pogrążeni we swoich myślach i na wozie nie rozmawiacie specjalnie ze sobą. Dziewczyna także się nie odzywa, natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, nie odstępujecie praktycznie ani o krok. Kiedy dojeżdżacie w końcu do swojego celu, doktor przypakowuje swoje rzeczy, bierze tylko to, co jest mu najbardziej potrzebne do takiej wielkiej torby, jakby plecaka, który zarzuca sobie na ramię, patrzy się na was i mówi: ja jestem gotowy. Udajecie się w kierunku za doktorem, który teraz prowadzi, gdyż on najlepiej orientuje się, gdzie znajdują się te trzy głazy. I kiedy słońce schowało się za horyzontem, wiecie, że jesteście już bardzo blisko. Zapalacie jakieś światło? Robi się tutaj naprawdę ciemno. Zabrałem z wozu latarnię. Po prostu odpalam ją, powiększę siebie. Gdy idziecie przed siebie, nagle słyszycie czyjś głos. Skać to! Skać to natychmiast! Kupcze! Otwieram szybkę. Nagle dostrzegacie, jak za jednego drzewa wyłania się postać mężczyzny, którego spotkaliście nad ranem. Głazy są w pobliżu, ale Vistani tam są. Są cały czas i sobie ucztują i imprezują. To było za niebezpieczne miejsce, żebyśmy się tam spotkali. Byli zbyt blisko, a gdybyś ty podszedł tam z tym światełkiem, mogliby ciebie zauważyć. Poczekaj, Płomyczku. Podchodzę do niego. Robię kilka szybkich kroków, a ostatnie trzy są naprawdę długie. Z rozmachem popycham go i próbując wywrócić. Okej. Okay. Był tak zaskoczony, że... No, ale... Chciałbym go zastraszyć, zadając pytanie, co ukradłeś? To jest 12 plus 4, o, 16. No dobrze. Pada na ziemię, jak długi, patrzy się na ciebie. O czym ty mówisz? O, to oni zabrali mi syna! Stara się mówić takim ściszonym głosem, ale obejrzał się nawet do tyłu, czy... Przykucam i dociskam go kolanem. Nie masz syna. Co ukradłeś, Vistani? Mam syna. Znajduje się właśnie tam. W tym wozie. Prowadzili mi go. Dobrze. Przyznawam się do czegoś. Ci Vistani byli tutaj od kilku dni i obserwowałem ich bardzo, bardzo uważnie. Odkryłem, że mają pewien artefakt. Jestem dobry w językach, zacząłem ich słuchać. Zresztą to nie jest pierwszy wóz, który tutaj przyjechał, nie pierwsze wody w Vistani, które tutaj przyjechały. Co jakiś czas przybywają w te okolice, a ja lubię wiedzieć, co się dzieje. Lubię ich słuchać i nawet nie zorientowali się, kiedy zacząłem rozumieć ich język. I usłyszałem, że są w posiadaniu pewnego przedmiotu. Ten przedmiot nazywa się dzieżka. Dzieżka? Dzieżka. Doktorze? Doktor natychmiast robi takie oczy i mówi: dzieżka, dzieżka. Słyszałem o tym przedmiocie. Raz się spotkałem z tą nazwą. Ach, że też nie mam ze sobą swoich notatek, ale to podobno magiczny przedmiot, który jest
stanie przywołać jakieś wielkie zło. Tak, dokładnie. Możecie w to wierzyć lub nie, ale Czeszka to serce mordercy, które Wistani wyjmują z ciała zmarłego mordercy i oplatają wokół niego ciernisty krzew. Odprawiając odpowiedni rytuał, potrafią dzięki temu przedmiotowi przywołać jakieś wielkie zło. Gdy się o tym dowiedziałem, dwie noce temu zakradłem się do ich wozu. Wykradłem ten przedmiot z wozu ich Omy i zniszczyłem go. Czułem, że robię dobrze. Natomiast oni, gdy to odkryli, wyrżnęli moją rodzinę, porwali mojego syna. Taka była ich zemsta za to. Patrzę na niego cały czas, obserwując, co się dzieje i próbuję, widząc w mroku, bądź co bądź, próbuję zobaczyć, czy mówi naprawdę. Spróbuję zrozumieć, czy nie próbuje nas oszukać. No dobrze. Dużo czasu spędziłem w różnych mrocznych uliczkach i trochę znam się na ludziach. Czy to, że go zastraszyłem, może mu pomóc? Zastraszyłeś go i dlatego powiedział ci prawdę, no być może prawdę. 11. Co nie jest wcale takim złym wynikiem. Jesteś ponad przeciętny, prawda? Tak. Wydaje ci się, że wie, o czym mówi i że mówi prawdę. Doktor mówi, okłamałeś nas, tak, i powiem więcej, dotknęli mnie jakąś klątwą. Odkąd kradłem ten przedmiot, wszystkiego, czego się dotknę, przylega do moich rąk, jak do złodzieja. Tak, ukradłem to, przyznaję się do tego, ale zrobiłem to w dobrej wierze. Nie jestem złym człowiekiem. Jestem zwykłym farmerem, którego rodzina została wyrżnięta, a syn został porwany. Ale rodzina, którą wcześniej powiedziałeś, że zginęła z ich rąk, nie jest twoją rodziną. Jak to nie? Prawdę mówię. Zresztą popatrzcie, zobaczcie, co się dzieje w tym obozowisku. Co tam się dzieje, wychylając się zza drzewa? Widzisz, że faktycznie wyszła jakaś grupa z jednego z wozów. Dostrzegasz kilka ognisk i zaczynają tańczyć. Zaczynają tańczyć przy dźwiękach tamburyna. Widzisz kobiety, widzisz mężczyzn. Dźwięki muzyki dobiegają do waszych uszu. Chwileczkę, ale mówisz, że zniszczyłeś Dieszkę. Patrzysz się w jego stronę, patrzysz, że nie ma go w tym miejscu, w którym stał jeszcze przed chwilą. Odwrócił waszą uwagę, że jesteście w tamtą stronę, a on w tym czasie po prostu się rozpłynął. Rozglądam się po prostu do siebie, próbując jeszcze czy ja zauważyć, mogę czy on... spróbować jakiś ślad po nim, czy coś wytropić? Możesz. 2. Ale ci się to nie udało. Nie wytrafiłem. Ciemno. Strasznie ciemno. Za ciemno, tak. Światło zgasiłeś. Jedyne światło, które to jest, to światło księżyca. Dziś całe szczęście nie pada. Do was ledwo dociera to światło z tych ognisk, tylko pozwala wam zobaczyć tą tańczącą, bawiącą się grupę osób. Zapal lampę, nie będziemy się ukrywać. Raz korzy śmierć. Zapalam ponownie lampę. Więc co, chcecie tam po prostu wejść? Tak. Nawet z nim i widzicie, dyskutuję, że grupa tam przy dźwiękach tego bębenka bawi się po prostu w najlepszy przy jednym z wozów. Wychodzę na polanę. Idę razem. Idziemy z nim. Wszyscy razem. Ja idę z tyłu z dziewczynką, że tak powiem, i z doktorem w drugiej linii. Ja idę razem z moimi towarzyszami. Broń, którą wcześniej miałem wyciągniętą, schowałem. Schowałem tarczę, zarzuciłem na plecy. Podobnie. Doktor mówi... Idę z wyciągniętymi dłońmi. Jeżeli oni byli w posiadaniu faktycznej Czeszki, to uwierzcie mi, że to są źli ludzie. Ten przedmiot
nie wiedza o nim jest tak tajna, tak chroniona, że ja sam dwukrotnie jedynie wzmianki o nim słyszałem. Nawet nie potrafię stwierdzić, co takiego potrafi przywołać. Doktor nie zwracał uwagi na skąd fakt, on mógł o tym wiedzieć, jak że ten chłop posiadał tą wiedzę. Byle chłop, może powinienem dodać. Jak sprytnie znam uciek. Poza tym, doktorze, mam sztylet, ale to nie czyni mnie mordercą. Słusznie. Dochodzimy. Mówię wam tylko, byście byli bardzo ostrożni. Jesteśmy będziemy ostrożni. Wolnym krokiem nie, idziemy do... Przynajmniej ja idę, prowadząc ze sobą dziewczynkę do taboru. Nie, ona z tyłu idzie w drugim, tak, tak, żeby okay, nie w pierwszym rzędzie. My idziemy w trójkę w pierwszym. Tak, tak, dokładnie. W kierunku taboru. No dobrze. I jak podchodzicie coraz bliżej, dźwięki muzyki są coraz głośniejsze, grupa się w jak najlepszym... Widzicie już około 10 może osób, które się bawią w najlepszą... zupełnie beztrosko. Krzyknij, żeby cię zauważyli, że podchodzimy z daleka, żeby nie zaskoczyć. Hej, przyjaciele! W tym momencie nagle muzyka się gwałtownie urywa. Wszyscy, jak jeden mąż, zaczynają się patrzeć w twoją stronę. Dostrzegasz jakąś piękną kobietę, która rzuciła na ciebie okiem, przyjrzała się całej waszej grupie, wskazała was palcem, krzyknęła coś do wozów. Z wozów schodzi kilku mężczyzn, patrzą się w waszą stronę. Przyjaciele, przyjmiecie strudzonych wędrowców? Liczymy na to, że podzielicie się swoim ogniem. Chcemy tylko przysiąść na chwilę. Z dużą nieufnością patrzą się na was, ale jakiś z tych mężczyzn patrzy się, uśmiechnął i mówi: przyjdźcie, przyjdźcie, zapraszamy, mamy tutaj ogień. Kieruję się w stronę światła. Zbliżamy się dwoma rzędami. Dźwięki muzyki nie... zamilkły i nie widać, jakby chcieli dalej się bawić, ale... Ale mieczy też nie wyjęli. Mieczy też nie wyjęli, dokładnie. Dobrze. Tak. Spoglądają na was troszeczkę pod brwi, trochę nieufnie, ale pozwalają wam zasiąść na takim dużym pniu, który został przez ognisko rozłożony. Rozglądam się za innymi dziećmi. Tak, są tutaj, znajdują się dzieciaki. Płoćku, idź się z nimi pobawić, a my tu chwilę porozmawiamy. Możesz nie spuszczać mnie z oczu, ja tu będę siedział. Mieją na oku, szepczę z druida. Mhm. Czy te dzieci w jakikolwiek sposób wyglądają, są do niej podobne? No właśnie nie. Wszyscy tutaj obecni mają ciemną karnację, włosy ich są zwykle czarne, chociaż niektóre z kobiet mają rudy kolor tych włosów, ale jest on ewidentnie nienaturalny, jakby zostały po prostu na ten kolor pofarbowane. Natomiast ich karnacja jest jak najbardziej inna od karnacji tej dziewczynki, która jest po prostu blada, ma zielone oczy, oni wszyscy mają takie brązowe, wręcz niektórzy wyglądają tak głęboki, mają ten brąz, że wyglądają prawie jak kolor czerni jakiś. Tak. Popycham ją w kierunku innych dzieci. Ja bym chciał zadeklarować, że w momencie, kiedy Płomyk odchodzi do dzieci, to ja w ogóle nie zważam na ich rozmowy, tylko cały czas się przypatruję, co się dzieje z Płomykiem, żeby być gotowy w każdej chwili do ruszenia w jej stronę, typu... Jakaś dziewczynka z uśmiechem podeszła do niej, dotknęła jej koloru, dotknęła jej skóry, uśmiechnęła się do niej, zaczęła ja się odzywać tak przyjacielsko. Zwracam tylko uwagę na te dzieci, w ogóle się nie zajmuję tym, co oni, tylko po prostu skupiony jestem stricte na dziecku. Że... Kto się do nas przysiada? Przysiada się do was dwóch mężczyzn, a w zasadzie nawet tak, jeżeli jak siadacie sobie wokół tego pienka? Ja siadam na tym pniu, zdejmuję... to jest taki, przepraszam, to jest nawet nie tyle pieniek, co jest to taki długi, powalone drzewo, tak? To ja na jednym końcu siedzę tak, że tak powiem, bokiem, żeby obserwować dziecko i... Ja skoro widzę, że zapraszałem, to też jakby nie chcę ich urazić, chcę zdecydowanie pokazać im, że mamy tutaj pokojowy zamiar. Zdejmuję kaptur, luzuję szal, żeby mogli w pełni mnie zobaczyć, z kim mają do czynienia, żeby pokazać im, że się nie ukrywamy. Jeśli oni pokazują miejsce, gdzie mam usiąść, siadam tam. Próbuję zobaczyć, kto ewentualnie, zanim usiądę, próbuję, czy jestem w stanie wypatrzyć, że ktoś z nich jest na przykład tutaj wyżej postawiony, przywódcę, czy jestem w stanie zobaczyć ktoś, komu oddałem szacunek. Jeśli tak, to bym chciał się tam ewentualnie skłonić, zanim usiądę.
Przysiadają się do was raczej tacy młodzi mężczyźni. Jeden usiadł po twojej prawej stronie, drugi usiadł po twojej lewej stronie. Macie wrażenie, że chyba z jedna lub dwie osoby starała za waszymi plecami. Doktor jest tak nieufny, że nie usiadł, tylko podpiera się na tej swojej lasce i się patrzy takim niezbyt miłym i przyjacielskim wzrokiem w kierunku całej tej grupy. Najwyraźniej przeszkodziliśmy wam w jakiejś celebracji. Cóż to? Celebrujemy nadejście nocy. Bawimy się tak wtedy, kiedy nie podróżujemy. Wtedy graj muzyko. Spoglądam w stronę jakichś grajków, którzy do tej pory tak naprawdę doskonale się bawili, oczekując jakiejś reakcji. Widzisz, że niezbyt przychylni są temu, żeby rozpocząć ponownie swoją zabawę. Raczej odkładają te instrumenty muzyczne. Widzisz, że kładzie jeden z nich rękę na swoim nożu. Rozumiem. Tylko położył go, prawda? Większość tych mężczyzn wygląda mniej więcej w ten sposób. Czarne, długie włosy, chusty kolorowe na czole. Wydaje mi się wobec tego, że ta noc będzie nocą długich rozmów, skoro ochota na tańce i zabawę wam przyszła. Ale ciekawość pozostała. Wtedy zadajcie swoje pytania, chętnie na nie udzielimy wam odpowiedzi. Co tutaj robicie? Szukamy matki dziewczynki. Matki tej oto dziewczynki? Tak. A co ona miałaby robić w nocy w środku lasu? Wracamy do wioski. Jesteśmy w podróży, zobaczyliśmy ogień. Wasze ognisko, słyszeliśmy śpiew. Pomyśleliśmy, że tutaj przystaniemy. Rzeczywiście jesteśmy w podróży, gdzie poszukujemy matki tej dziewczynki. Bo kto muzyką się wita, ten jest przyjacielem. A, podróże po tych krainach nauczyły nas tego, by swoich przyjaciół dobierać pod kątem zaufania, nie tylko prośby o ogień i przysiądźcie się do naszej trupy. Ja wyciągam rękę w ich stronę, pokazuję, mówię, nie mamy w dłoni broni. Przychodzimy jako przyjaciele z prośbą o możliwość ogrzania się przy waszym ogniu, odrobinę strawy, picia. Ruszymy w swoją drogę. Prędko. Polejcie im wina, mówi nagle kobieta, młoda, która patrzy się na was, to ta, która wskazała was palcem. Ona także. Ma kwieciste szaty, kaptur właśnie taki zarzuciła na głowę. Ma przytwierdzony sztylet do swojego takiego paska kolorowego. Ale spogląda na was z dużą dozą takiej ciekawości. I mężczyźni faktycznie polewają wam po takim kubku wina i mówi, witajcie w gościnie Wistani. Podnoszę kubek do góry i wychylam. Zdrowie. Kto? Słyszycie nagle taki głos. Gdy odwracacie się w kierunku jego źródła, dostrzegacie, że przy jednym wodzie stoi taka stara kobieta, pomarszczona, siwiutkie ma włosy. Stara, po prostu już nawet wygląda jeszcze o dekadę albo dwie dekady starszą od Sofii. Babko, goście przyszli, obcy! Patrzy się w waszą stronę, spojrzała tylko i zamknęła drzwiczki swojego wozu. Dziad, babka, ciekawa historia. Spotkaliśmy człowieka, któremu strasznie kleiły się dłonie, wystawcie sobie. Szokująca sytuacja. Ba, prowadziliśmy go nawet ze sobą, bo obiło nam się uszy, a mądry doktor potwierdził, że to są jakieś klątwy nakładane na złodziei. Aż ten karet. Nagle zaczęli mówić coś w swoim języku i się popatrzyli na was, a dwóch z nich tak stanęło ewidentnie troszeczkę bliżej was i zauważyłeś już, że nie jeden, a trzech z nich trzyma ręce bardzo blisko swoich sztyletów. Doktor patrzy się na was i mówi... Chyba już podziękujemy za tą gościnę. A czekajcie, bo zwinny węgorz nam się wywinął. No uciekł. On może gdzieś tu być. Tak? A jak się on nazywał?
Bo ja wiem, złodzieja będę imię pytał? Z brodą taki. Złodzieja? No. A po czym znosisz, że złodziej? No przecież powiedziałem. A, zabrał wam coś. Nie, ręce miał lepkie. Ach, mocne to wino? Patrzył się zdziwionym wzrokiem na siebie. O, powiedzcie coś więcej! I polewa wam. Wysyłam kolejne. Spotkaliśmy mężczyznę. W rozpaczy właściwie, przy domach płonących. Prosił nas o pomoc. Najpierw, jak ludzie na trakcie, chcieliśmy mu je udzielić. Później jednak zwróciliśmy uwagę na to, że ma... Widzicie, że coraz więcej osób się zbliża do was i co więcej, dostrzegacie nagle, że zza jednego z tych wozów wynurza się obok jednego z Vistana wielki, brązowy, oswojony niedźwiedź, który zaczyna iść w waszą stronę. Obwieszony jest jakimiś dziwnymi właśnie łańcuszkami to zwierzę. Oni się wszyscy tak nagle zaczęli grupować wokół was. Rozmawiają jeden do drugiego w języku znanym tylko chyba im, w każdym razie nie wam. Doktor zaczyna się bardzo niecierpliwić i bardzo niepokoić. I mówi, zważ na swe słowa. A co jakieś tajemnice macie do ukrycia? Mów, ciekawa historia. Tajemnice? Ale o czym? No, przyszliśmy tutaj, znaleźliśmy dziewczynkę w opuszczonym domostwie. Mówi absolutną prawdę. Opowiadam mu po prostu historię kilku ostatnich dni. I gdy opowiada o tym mężczyźnie i rzeczywiście wspomina o tym, że mężczyzna prosił, żeby mu pomóc, to ja mówię, tak, chciał, żebyśmy pomogli pochować martwą rodzinę, wykopać groby, odczynić modły, by ich dusze mogły udać się. Kiedy mi przerywa, rzeczywiście pozwalam sobie przerwać. O, ciekawe historie tutaj opowiadacie, no ale co was tutaj doprowadziło? Mówiliśmy, podróżujemy do wioski, próbujemy wrócić do domu. Zastała nas noc, a noc najlepiej spędzić przy ogniu. Najlepiej spędzić w pobliżu światła, czekając na poranek. W tym właśnie momencie widzicie, że jedna osoba przyziera się szybciutko w waszą stronę, podchodzi do tego mężczyzny, który z wami rozmawia i mówi tylko, Kinar zniknął. Jak to? W tym momencie kilku z Vistani się podrywa ze swoich miejsc, na których siedzieli. Patrzą się na was. Nie opuszczajcie ich, nie opuszczajcie. Oni mają być tutaj w tym miejscu. I jeden z nich wybiega długo w kierunku jakiegoś wozu, który jest, widzicie, otwarty w tym momencie. Zagląda do środka. Patrzy się na was i mówi, zaraz. Wydaje jakieś komendy swoim ludziom, którzy się rozbiegają po prostu po okolicy, ale ci, którzy byli wokół was skupieni, dostają ewidentnie polecenie, by nie otoczyli was szczelnym takim pierścieniem i nie pozwalają wam odejść. Ej, chwilę. Jeszcze raz, co wy tutaj robicie? Nie wciskajcie nam, że wędrujecie do wioski. Wracamy do wioski, znaleźliśmy dziecko, szukamy jej matki, nie wiemy kim jest. Spotkaliśmy człowieka, który nam uciekł i zauważyliśmy, że ma lepkie ręce. Z tego, co doktor nam powiedział, bo doktor wie więcej o waszej kulturze niż my, że takie rzeczy to są klątwy, które najczęściej Vistani nakładają na osoby, które coś skradną. Więc pomyśleliśmy, że przyjdziemy i was spytamy, bo może ta osoba wam coś ukradła i bardzo możliwe, że będziecie wiedzieć, kim jest ta osoba. Spotkaliście Lomara i z nim współpracujecie. Podchodzi do ciebie z taką pełną agresją ten ów mężczyzna. Wstaję, jeżeli mnie podnosi, to wstaję po prostu. Mówię, jak widzisz, nie przyszliśmy do was walczyć, przyszliśmy się dowiedzieć, kim jest ten człowiek, bo powiedział nam, że prawdopodobnie wy zabiliście rodzinę, ale my tym słowom nie wierzymy. Pochowaliśmy tą rodzinę, ale nie mamy zamiaru, nie wiem, że według jego mniemania myślał, że was zaatakujemy. Przyszliśmy z wami porozmawiać, bo lubimy, kiedy równowaga jest zachowana i trzeba poznać zarówno jedną, jak i drugą stronę. Nie będziemy atakować was tylko z tego powodu, że ktoś nam powiedział, że wy zrobiliście coś złego. I wtedy, kiedy wy przychodzicie tutaj, jego syn nagle znika. To był wasz człowiek? To jeden z was? Był jednym z nas. Ja...
przyszliśmy tutaj, żeby was uprzedzić i uczciwie was uprzedziliśmy o tym, że jest w pobliżu. Mówiłem samą prawdę. Przyszedłem nic tu miałem. I powiedziałem to, co się stało. Chciałem was uprzedzić. Może mówicie prawdę, może nas oszukujecie, może z nim po prostu współpracujecie. I dlatego przyszliśmy i stoimy pod tutaj, nie robiąc nic, kiedy wy stoicie prawie pod bronią. Kiedy nas my skoncentrowaliśmy się na rozmowie z wami, kiedy was otoczyliśmy, kiedy wy zrobiliście nic innego, jak odwróciliście naszą uwagę, on wykrada swojego syna. Widzę pewien błąd w tym, co mówisz. Ostrożnie. Bo my już nie mamy stąd wyjścia. Błąd? Bo się próbujecie teraz wyłgać jakimiś wytrętami. I dlatego przychodzimy z dzieckiem do was, tak? I przeprowadzamy ze sobą małą dziewczynkę, która w tej chwili bawi się z waszymi dziećmi. To też element dywersji. Ja cały czas patrzę na dziewczynkę, co się z nią dzieje. Mhm. Znaczy, czy... Wtedy, kiedy głosy zaczęły być właśnie takie podniesione... Znaczy, my nie podnosimy głosu, my cały czas spokojnie mówimy. Ale oni zaczynają krzyczeć. Dziewczynka przestała w ogóle wchodzić w jakiekolwiek interakcje z tymi dzieciakami. Próbuje się tak naprawdę... przedrzeć przez ten krąg i irytuje dojść się do was. Wstaje. No przepuśćcie ją do przepuśćcie ją! Dobiega do ciebie, przytknęła do twojej nogi. I siadamy spokojnie i czekamy na rozwój sytuacji. Ja przynajmniej siadam i czekam tak na jest. Rozwój sytuacji. Dokładnie. Zawołajcie babkę! Szybko idą do wozu, z którego jeszcze tak niedawno wychyliła się ta kobieta. I faktycznie po chwili przychodzi ona i patrzy się na was takim podejrzanym wzrokiem i mówi: doszły mnie już słuchy, że przed chwilką jeden z moich wnuków zaginął, a wy macie coś z tym wspólnego. No więc opowiadam od początku, że spotkaliśmy człowieka, który powiedział, że wy zabiliście jego rodzinę. Chciał, żebyśmy przyszli was zaatakować, ale nie mamy zamiaru tego robić. Przyszliśmy z wami porozmawiać, żeby się dowiedzieć prawdy. Chcieliśmy go przyprowadzić, ale nam zniknął. Więc poczuliśmy, że coś jest z tym człowiekiem nie tak, więc nie chcemy nikogo atakować, nie chcemy wszczynać wojny, nie chcemy wszczynać walk. Chcemy po prostu porozmawiać i spytać, co to za człowiek. Gdyż jeżeli on zabił te osoby, przy których stał, to go znajdziemy my i wymierzymy mu sprawiedliwość. W zasadzie sprawiedliwość zostanie mu wymierzona. Natomiast chcemy poznać dwie strony konfliktu, bo nigdy nie ma tak, że coś jest albo czarne, albo białe. Wszechwiedząca. Z tego co wiem, twoja moc jest wielka. Możesz zajrzeć w nasze serca i zobaczyć, że mówimy prawdę. Przyszliśmy tutaj... Widzisz przyszłość. W dobrych zamiarach. I ze szczerymi intencjami. Nie chowamy się po krzakach, przychodzimy ze światłem, podchodzimy prosto. Patrzy się na was babka. Pali taką cygaretkę. Nie zmienia to faktu, że w jakichkolwiek intencjach tutaj przyszliście. Mój wnuk został porwany. Prowadzony przez Lomara, mojego syna, którego wydaliliśmy z naszej trupy i z naszego rodu. Może wam wierzę, bo faktycznie źle wam z oczu nie patrzy. Ale matka jego, żona Lomara, będzie bardzo cierpieć, jeżeli syn jej, a wnuk mu się nie odnajdzie. Chyba ktoś was wykorzystał. Staliście się marionetkami w czyichś rękach. Los, różne ścieżki. Winę częściowo ponosicie, czy tego chcieliście, czy nie. Zło się stało. Syn zaginął mojej drogiej
synowej, wnuk mój. Co sugerujesz, wszechwiedząca? W tej krainie jest wiele zła. Wiele krwi. My wolimy czynić dobro. Wiele krwi ta ziemia wsiąknęła, wchłonęła. Wiele rzeczy złych widziała. Los w różny, dziwny sposób splata historię ludzi, którzy tutaj utknęli. Dzisiaj splótł moją, twoją, naszą. Co chcesz, żebyśmy uczynili? Nie do pozazdroszczenia sytuacja jest wasza, bo wokół kręgów Wistani jesteście. Z ich ognia korzystacie, a co za tym idzie, pod ich osąd. Na ich osąd jesteście zdani. A taką tradycję mamy, że wola większości decyduje o losie, jaki was spotka. Skoro syn nasz, syn mój, synowa, a wnuk mój został uprowadzony, to los was może być bardzo, ale to bardzo nieciekawy. Śmierć im! Śmierć! Krzyczy któryś z Wistani. Jest ich dużo. Zobaczyliście, że w tym momencie, pomimo tego, że rozproszyła się grupa około 10, która Wistani, która przeszukuje tę okolicę w poszukiwaniu zaginionego chłopca, to gdzieś około 20-30 skupionych jest cały czas wokół was. Teraz już nie tylko trzymają sztylety, ręce na sztyletach, ale trzymają już się w dłoniach. Mhm. Nie wykonujemy w dalszym ciągu żadnych gwałtownych ruchów. Spoglądając na Omę, mówię, czy jest możliwość, żebyśmy naprawili swój błąd? Bo sądzę, że zrobiliśmy błąd, dając się wykorzystać jak marionetki. Widzisz, że Wistani biorą do ręki kamyki z takiego woreczka, wyciągają po dwie sztuki. Jeden ma kolor czarny, drugi ma kolor biały. Ale bardzo zdecydowana większość w dłoniach swoich przytacza ten czarny kamyk i dostrzegasz, że zostaje przyniesiona taka taca, na którą za chwilę chyba te kamyki zostaną zrzucone. Faktem, syn, wnuk mój jeszcze chyba żyje, skoro do tego doszło tak niedawno, a szkoda byłoby, żebyśmy może stracili okazję, żeby go odzyskać. Myślę, że moi współtowarzysze się zgodzą, że zrobiliśmy błąd, który pewnie na pewno chętnie naprawimy. Oczywiście rozumiem, że w jakiś sposób musielibyście nam zaufać, bo no nie znamy się na tyle, żebyście bezgranicznie nam ufali, tak? Och, uwierz mi, młodzieńcze, że mam sposoby na to, by zaufać czemuś innemu niż waszemu słowu. No dobrze, więc co zaproponujecie? No nie ma z nimi co rozmawiać. Muszę zapłacić najwyższą cenę. Wypalony, znajdziemy wnuka. Znajdziemy. Kiwa? Ja mówię... To nie tak, jakbyśmy mieli wielki wybór. Tak. Znajdziemy wnuka. Dobrze. W takim razie dam wam może taką szansę. Patrzy się tak na was. Mówi... Dlaczego tutaj przyszliście? Naprawdę tylko po to, żeby zrealizować wolę mojego upadłego syna? Uwierzysz, jak powiem, że podążaliśmy za kartami? W tej krainie wiele jest osób, które zdają się na ślepy los. Tak zrobiliśmy. Karty pokazały, że tutaj znajdziemy odpowiedź na to, gdzie jest matka dziewczynki. A także bestię, z którą będziemy musieli się zmierzyć. Bestii? No, niedosłownie. Coś złego się wydarzy. Mój syn to upadły Wistani.
wydalony z naszej trupy, ale nie nazwałabym go chyba bestią. No tak, ale czy nie zginęło nic więcej? Jak nazywał się ten przedmiot? Wiem. On mówił o... wieżce? Co powiedziałaś? Twój syn. Zamilcz, zamilcz! Ktoś tam krzyknął. Tego słowa się nawet nie wypowiada. Milczę. Starucha mówi, podchodzi do ciebie i mówi... Co żeś ty powiedział? Nadstawiając ucha i mówi tylko cicho. Nachylam się i szepcę. Wieżka. Nie, nie jest w naszym posiadaniu i nigdy nie była. To zły przedmiot. Gdzie o nim słyszałeś? Jeszcze raz, od twojego syna. Mój syn został przeklęty przez nasz ród klątwą za coś zupełnie innego. Wykradł talię kart swojej siostrze. Wykradł ją i zaczął ją sprzedawać dla wszystkich Giorgio, dla wszystkich niewistani. I za to został wydalony z naszej rodziny. Za to. Natomiast przedmiot, o którym wspomniałeś, to przedmiot bardzo, ale to bardzo zły, z którym nie chcemy mieć nic wspólnego. To nie nasz ród. Trzymamy się od tego z daleka. Widzisz, że doktor obserwuje to wszystko z przejęciem, nie odzywa się, ma zaciśnięte zęby, słucha, nadstawia ucha, nie wykonuje żadnych gwałtownych ruchów. Ja mówię, wszechwiedząca. Jaka jest moc w takiej zwykłej talii kart, że nakładacie na swojego słotowesza klątwę, wyganiacie go, swojego syna, wyrzucasz. Nie okradasz swoich braci, a już na pewno nie okradasz swojej własnej siostry, która będzie kiedyś zastępowała mnie jako Oma z jej świętej talii do wróżenia. To był dostateczny powód, żeby obłożyć go klątwą i wygonić go z rodziny. Rozumiem. Doktorze, jak nazywał się ten ród, o którym z taką niechęcią wspominasz? Radanowiczów. Właśnie, Radanowicze. Z którymi wasz ród jest spokrewniony. Doktorze, spokojnie. Spokojnie, doktorze, spokojnie. Niech doktor będzie spokojny, uspokaja go. Oma mówi, tak, to prawda. Siostro moja jest Oma rodu Radanowiczów. A ja wiem, kim jesteś, doktorze, i wiem, czemu taką nienawiścią uderzysz nas, Wistani. Ale uwierz mi, że nie każda rodzina para się złem i brata się z diabłami, tak jak stało się to z rodem Radanowiczów. Nie wszyscy Wistani są tacy sami. To teraz powiedz, jak to brzmi. Twój syn, wygnany za kradzież talii kart, trafia w złe towarzystwo. Niekoniecznie nas, niewistanich, ale może kogoś z rodu Radanowiczów. Ci dowiadują się o kradzieży talii, być może proponują mu powrót na łono Wistanich pod innym nazwiskiem, pod warunkiem, że w jakiś sposób im pomoże. Może ta pomoc to wykradnięcie twojego wnuka. Potem mówi nam o przedmiocie, którego nie należy wspominać. Nie wiem, może twój wnuk jest potrzebny Radanowiczom, żeby tego przedmiotu użyć. A twój syn widzi w tym okazję dla siebie, żeby przestać być wyrzutkiem. Może. Wiem jedno. Wistani, który zostaje wygnany, nie ma możliwości podróżowania pomiędzy mgłami. Staje się istotą, która do końca swego życia będzie żyła poza najdroższą rzeczą dla każdego Wistani, czyli swoją własną trupą, swoim własnym rodem. Nie było mi łatwo wygonić mojego własnego syna, ale zbrodnią jest okradanie swojej własnej rodziny. Zrobił to raz, zrobił to drugi raz. Nawet jego syn, żona,
cała nasza rodzina odwróciła się od Lomara, a on użył was, żeby wykraść mojego wnuka. Wiem jedno, waszym zadaniem teraz będzie go odzyskać, jeżeli chcecie. Wszechwiedząca, dowiodłaś swoich dobrych chęci, dając nam szansę w tym momencie. Jest was tutaj wielu. To nie tajemnica, że nieważne jak mężnymi bojami byśmy byli, nie dalibyśmy sobie z wami rady. Przyszliśmy tutaj w pokojowych zamiarach i dalej się tego trzymam. Ty okazałaś swoją dobrą wolę, więc daj nam też dotrzymać swojego słowa. Pozwól nam ruszyć w drogę. Nie traćmy czasu na dyskusję. Twój syn ucieka z każdą chwilą coraz dalej. Ruszmy w pościg. Dobrze. Natomiast ja nie wiem, gdzie ukrywa się mój wnuk. Mój syn. To musicie ustalić sami. Ramzi, czy jesteś w stanie... Gdzie twój wnuk mieszkał? Gdzie był jego wóz? Musimy popatrzeć, czy są jakieś ślady. Czy twój syn zostawił jakieś ślady? Widzisz, jedno pytanie. Czy widzisz jakikolwiek powód, dla którego Lomar miałby tak zaciekle chcieć wykraść wam swojego syna? To jego w końcu syn. Krew z krwi. I co? Kochający ojciec skazałby swojego syna na życie poza tym, co jest dla niego najważniejsze? Kto tak robi? Lomar stał się zepsuty. Lomar myślał już tylko i wyłącznie o samym sobie. No dobrze. Droga Wszechwiedząca, a czy mogę zadać ci jedno pytanie? Czy jest jakakolwiek możliwość, żeby Lomar był w posiadaniu przedmiotu, o którym wspominał Jarin? Nawet nie chcę wymawiać nazwy, która jest dla was oczywiście drażniąca, ale czy jest jakakolwiek możliwość, że on ma ten przedmiot? Tego nie wiem. Jeżeli Lomar jest jeszcze gorszy niż myślałem, że jest, albo jeżeli wygnanie to doprowadziło go do takiego stanu, że stał się... Nie wiem, nie chcę nawet myśleć. Ramzi, idź, sprawdź ten wóz. Właściwie musimy polegać tylko na tobie. Czy mogę? Nie obrazić Wistani ci się? Jeden, nie, jeden z Wistana ciebie nie odstępuje i idzie razem z tobą. Ja też wstaję, idę razem z nim. Mówię, jeśli mamy... Znaczy, wam pomóc, to jest, znaczy, nie pomożemy ja, wam siedząc tu ja, przy ognisku. Ja chcę iść do wozu dziecka. Tego wnuka. Ja idę z Ramzajem. No dobra. Przy Arinie. Udajecie się w tamtą stronę. Okej, okay, już. W chwili, w której Kevan i Ramzej oddalają się w kierunku wozu chłopca, wnuka Omy, ta spogląda na pozostałą dwójkę, która została, czyli na ciebie, Jarini, i na ciebie, Wypalony. Przygląda wam się właśnie tak w dosyć tajemniczy sposób, spoglądając też na tą dziewczynkę, która przywarła do twojej nogi. Niebezpiecznie jest prowadzić dziecko do obozu Wistani, kiedy wasze zamiary wcale nie były, jak się okazuje, takie bardzo pokojowe. I na podstawie czego pani to wnosi? Przyszliście tutaj w pełnym uzbrojeniu, a ja czytam, patrzy się przede wszystkim na doktora, a ja czytam z ludzkich oczu i widzę ich nastawienie. No to jest pan wielkim wrogiem Wistani. Z tego względu, że na początku, nie chwilę, chwilę wcześniej dosłownie, powiedziałaś, iż dobrze nam z oczu patrzy. A może nie wszystkim. Może nie, ale to z kolei bardzo podobna historia jak w przypadku rodów Wistani, czyż nie?
Nie wszyscy jesteśmy jednorodni, nie wszystkich nas można wrzucić do takiego samego kotła. Nie wszyscy jesteśmy dobrzy, ale nie wszyscy też jesteśmy źli. Łatwo jest osądzać. Tak, ale my w Istanii musimy bronić naszych wozów, my musimy bronić naszej rodziny. A gdy widzę taką nienawiść w czyichś oczach, zaczynam się zastanawiać, czy stanowi dla mnie zagrożenie, czy też nie, i dla całej mojej rodziny. Wtedy powinnaś się zastanowić, w jaki sposób to zagrożenie, o którym mówisz, poznać lub zneutralizować. Tak, dlatego skoro byliście czyimiś marionetkami, teraz będziecie... To jest poważne nadużycie. A czy nie przez to, że przyszliście tutaj z moim synem Lomarem? Mój wnuk właśnie jest gdzieś tam razem z nim wykradziony? Na jakiej podstawie twierdzisz, że przyszliśmy tu z nim? Przecież widziałaś, podobnie jak ci oto tu młodzi mężczyźni, że przyszliśmy sami. Wyczuwam to. Wyczuwam, że macie z nim coś wspólnego. Nie wiem jeszcze co, ale powiedzmy, że na chwilę obecną uwierzę w historię, którą opowiedzieliście. Wtedy spoglądam na otaczających nas ludzi. Myślę, że możemy się rozstać i spotkać ponownie w momencie, w którym ustalimy, gdzie znajduje się twój wnuk. I być może, jeżeli jest takie twoje życzenie, doprowadzić tutaj twojego syna. Wnuk mój ma być uwolniony. Syna mojego, jeśli to możliwe, doprowadzicie, żebyśmy wymierzyli mu karę. Teraz nie jest on już tylko złodziejem Talikart. Teraz jest on porywaczem. Jest on osobą, którą będzie musiała spotkać jeszcze bardziej sroga kara. Wszystko jasne. Nasi towarzysze już teraz oddalili się, aby podjąć trop. Ale zanim odejdziemy, jest jeszcze kilka kwestii. Widziałem, jakim spojrzeniem obdarzyłaś tą oto dziewczynkę. Nie wydaje ci się znajoma. Nigdy jej nie widziałam. Zastanawiałam się tylko, czemu prowadziliście ją przez las do wozu w Istanii. Karty, które doprowadziły nas do tego miejsca, powiedziały, że jej przeszłość skryta jest we mgle. Kimże ona jest? Skąd pochodzi? Na te pytania również i my chcielibyśmy poznać odpowiedź. Nasze pierwsze spotkanie z nią, jeżeli cię to interesuje, odbyło się w miejscu, w którym pochowana leży rodzina Van Graffów. Znam to miejsce. Stary dwór, nie tak daleko znowu stąd. Północy drogi. Brzmi znajomo, czyż nie? Lata temu tam byłam. I co? I to właśnie tam spotkaliśmy ją, za szczutą, uciekającą, próbującą znaleźć schronienie w tym opuszczonym przez bogów miejscu. Ściganą przez wynaturzenia, ożywione zwłoki, które pełzły krok w krok za nią. Poradzę się swojej kuli. Może coś więcej uda mi się odkryć, ale tymi informacjami będę mogła się z wami podzielić. Gdy zwrócimy ci wnuka i sprowadzimy syna, a wtedy... dziewczyna zostanie tutaj ze mną. To zdecydowanie nie. Wstaję, stawiam dziewczynkę za sobą, przerwieniąc się, kiedy krew napływa mi do twarzy. Dziewczynka idzie z nami. Taki jest mój warunek. Powiedziałem nie. A gdybyśmy mogli dojść do pewnego porozumienia, nie zadowoli to żadnej ze stron. Niemniej jednak będzie stanowić pomost dla porozumienia, które właśnie staramy się tutaj osiągnąć. Mam na myśli osobę pana doktora. Mówisz, że nie masz do niego zaufania. Mówisz, że brakuje ci wiary w jego poczciwość. Niech on zostanie razem z wami.
Doktorze. Mogę zostać. Mogę być zakładnikiem Wistani. Babka patrzy się na was i mówi: czy myślicie naprawdę, że dziecku stanie się krzywda? Jeszcze przed chwilą groziłaś nam wszystkim śmiercią. Wam, ale nie dziecku. Dziecko przyszło z nami. Pomyczku, zostań z doktorem. Patrzy się w oczy tej babki, a babka mówi: chodź, porozmawiamy. Może uda mi się dowiedzieć coś więcej. Patrzy się w jej oczy i widzicie, że dziecko nie wiecie, czy to kwestia daru tej babki, czy może jakiejś głębokiej hipnozy, w którą próbuje ją wprowadzić, ale przylgnęła do tej kobiety, a sam doktor patrzy się i mówi: rzuca na nią jakiś czar. Zostanę z nią, zostanę i będę ją pilnować. W takim razie niech zostaną oboje. Wydaje się, że dziewczynka nie boi się. Podchodzicie do wozu, wasza dwójka. Mhm. Otwarte drzwi, cała masa śladów niestety, które zostawili tutaj w Istanii, już poszukując chłopaka. Więc ja mówię do Kiwana: niech ten człowiek mnie nie zabije w momencie, kiedy się zmienię. I zamieniam się w wilka. No i nagle na twoich oczach widzisz, że twój towarzysz przeistacza się w dzikiego wilka, w szarej skórze, szarej sierści. W momencie, gdy on się... Jeden z Wistani odskakuje na bok, bo akurat przechodził obok, gdy to zobaczył, ale nie atakuje, natomiast schwycił za sztylet, odwrócił się, zrobił parę kroków do tyłu i zszedł wam z drogi. Ja po prostu rozkładam ręce, jakby tak lekko próbuję ich odsunąć, dać im znak, żeby odeszli, żeby się nie zbliżali. Podchodzę do Ramzeja i jak on już przemieniony jest w tego wielkie wilka, dotykam go dłonią, mówię, że niech światło Latandera cię prowadzi i rzucam na niego czar Guidance, który daje mu dodatkową kośćka 4 do najbliższego testu. Dobrze. A ja chcę wyczuć trop młodego człowieka. 14 plus 4, 18 i mam plus 5, jeżeli dobrze pamiętam. Czy a przepraszam, jeszcze mam... Ty masz łatwiej. Tak, 15, super. To tak czy siak... 21. 4, nie, 23, przepraszam. Wybornie. Trop tego mężczyzny, Lomara, jest bardzo silny w zapach jego w wozie. Natomiast zaraz za wozem po prostu się rozpływa. Znika. Jakby przeniósł się gdzieś, teleportował, odleciał, trudno ci stwierdzić. Natomiast zaczynasz robić coraz większe koła i zajmuje się to trochę czasu, ale w końcu między drzewami odnajdujesz jego zapach. Tak? Wyję drugi raz, dając do zrozumienia, że złapałem trop. Ja przychodzę po prostu przez środek tego ich taboru i widzę moich towarzyszy i po prostu mówię: Ramzej złapał ślad. Chodźcie za mną. Ruszamy. Po prostu mijam ich, mówię im to jakby w biegu i po prostu... Jak tylko widzę, że dochodzą do mnie, to zaczynam kierować się po śladach. Babka mówi: no, chyba wasz towarzysz złapał ślad. Doktorze, jesteś moim gościem. Zapraszam cię i to dziewczę do mojego wozu. A gdy już prawie odchodzicie, odwraca się do was i mówi: słyszałem kilka lat temu pewną historię pewnego bardzo złego mężczyzny, który wszedł w pakt z nieczystymi siłami. Miał on piękną żonę, która urodziła mu śliczną córkę. Byłaby mniej więcej w jej wieku. Mężczyzna ten był tak zły, że kobieta ta po prostu opuściła go, uciekła od niego. A
mając pakt ze złymi siłami, mężczyzna ten zaczął szukać, tropić swoją żonę, by odebrać to, co było w jego życiu równie ważne jak mroczne siły, z którymi zawarł swój własny kontrakt, swoją własną córkę. Podobno kobieta ta uciekała z miejsca na miejsce, byle dalej od nieumarłych, które zawsze jakby wykrywały ich obecność. Dziewczynka ta jakby naznaczona pewną klątwą, jakby naznaczona znakiem, skupiała wokół siebie zawsze te siły nieczyste, które związane były z nieumarłymi. One jakby lgnęły, jakby była soczewką, do których te siły wędrowały, żeby je odebrać. Natomiast kobieta ta była tak dobra, że jasne siły, które też są obecne w tej krainie, zgodziły się, by dziewczynka była zawsze chroniona, żeby żadne zło nie mogło jej dosięgnąć. Zaczęła się podróż dwóch sił mrocznych, które próbowały dotknąć, złapać, położyć swoje dłonie na tej dziewczynie, i sił dobra, które jakkolwiek nie mogły zrzucić tego znaku, którym była to, które to dziewczę zostało oznaczone przez ciemne siły, nie pozwoliło też temu złu położyć na niej dłoń. Matka podobno już dawno nie żyje, ale to dziewczę od lat miało uciekać przed tymi ciemnymi siłami, broniąc się tym, tą sferą dobra, które nie pozwalało temu złu ją dopaść. Ciężki więc ją los spotkał. Nie wiem, czy jest to ona, ale mogę zajrzeć do swojej kuli i się upewnić. Historia to jak kula upasuje do tej sytuacji. Dobrze, idźcie już, odzyskajcie mojego wnuka. Ramzej, podążasz, a twoi towarzysze praktycznie muszą biec, żeby... żeby nadążyć. Ty czujesz tak silny zapach, tak silny trop, że trudno aż w tym momencie, zwłaszcza kiedy twoja wilcza natura każe ci dosięgnąć tego swojego celu, musisz się hamować, żeby czekać, żeby zdążyli za tobą, żeby ciebie nie zgubili. Kilka razy już wybiegasz do przodu, wiesz, że jesteś bardzo blisko i cofasz się jeszcze, żeby widzieli, w którą stronę mają podążać. I warczę cały czas na nie, żeby się pospieszyli. I w ten sposób musicie przez dobrą chyba godzinę podążać jego ślady, mimo tego tempa, które wam narzucił. Kilkakrotnie nawet potykaliście się o konary drzew. Oświetlacie sobie tę drogę, gdyż nie ma tutaj specjalnie miejsca na jakąś finezję, aż do momentu, kiedy wilk zatrzymuje się. A wy wybiegacie na coś na kształt jakiejś olbrzymiej polany, która wygląda na to, że jest dawnym cmentarzyskiem. Zapach jest silny. On jest bardzo blisko. Minęła godzina? Minęła godzina. No to zmieniam się z powrotem w postać, bo tylko godzinę mam. Ale czujesz, że zapach jest już... Wydaje ostatni wycie na zasadzie... I odwrotnie czterech nagrobków. Nie jesteście w tym samym miejscu, bynajmniej, ale znajdujecie się w czymś, co no, na kształt takiego starego grobowca. Czułem, jest bardzo blisko. On musi być gdzieś tutaj. Musimy się dobrze rozejrzeć i być uważni.